Dam wam szansę ujrzenia legendarnej istoty, zagubionej w czasie. Ni małpy, ni człowieka, tylko giganta. Ma wiele przydomków. Wielka stopa, Yeti, praziomek. Możesz mi mówić Zuzia. Zuzia. Zuzia? Tak, Zuzia. Ale to dziewczęce imię. Tak, zgadza się. Pasuje ci. Monolith Films przedstawia. Szukałem kogoś, kto zna najdziksze zakątki globu. A ty jesteś największym podróżnikiem świata. Czego właściwie ode mnie chcesz? Jestem samotny. Ostatni ze swojego gatunku, ale podobno na drugim końcu świata żyje pewna istota. Yeti? Myślę, że te Yeti są moimi ziomkami. Zabierzesz mnie do nich? Daję ci moje słowo. Fajnie, co to jest? Co? To słowo. To figura retoryczna. Brzmi nieźle, co to jest? Well, I'm on my way. Przed nami daleka droga. Potrzebujemy mapy. Chyba się nie włamiemy, prawda? Wejdź na mur i mnie wciągnij. Brawo. Dziękuję. Komedia nieludzkich rozmiarów. Zuziu, jeśli mamy spełnić twoje marzenie, nie możesz rzucać się w oczy. Potwórz! Oj, oj, oj. Teraz tu będą mieli straszny przeciąg. Tej wiosny. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Chcesz przebyć cały świat, by dotrzeć do krainy Yeti? Znam sekretne górskie ścieżki. Szukasz gamu? Bo żaden pozór nie mówi ci o kura. Zero kury, jasne stoi. Witaj, czcigodna gamu. To wielki zaszczyt. Po co ci ta kura? Krzysztof Banaszek. Nie będzie łatwo, ale znajdziemy twoje miejsce na ziemi. Monika Krzywkowska. Rzuć mi koło ratunkowe! Mam cię! Oraz Piotr Adamczyk. O, Shangri-La. Zjemy ją. Co to znaczy? Idźcie stąd w diabły. Praziomek. Wyrzuć mnie z tej dziury. Myślę, że jesteś ciut za ciężki. Nonsens. Już. Daj z siebie wszystko. O, chyba się jeszcze nie rozgrzałem. Próbujmy dalej. W kinach w kwietniu.